Jest ostatni dzień nauki, w końcu! Stydziałeś swoją ocenę? Zaraz przyjdzie ojciec! Zawsze się wyświetlałeś, jej ocena i nie znasz! A poza tym zbiorę cię tą sztotą! Tak, tato. No! Muszę coś wymyślić. Ale w ogóle się nie uczy. Mamo! Co znowu? Co znowu? Doturowałam te baterie. Nie wiem, mamo. Nie lubiłam. Muszę iść do szkoły. Jest zadanie do szkoły. Tak, mamo. Do szkoły! Tak, więc kto nam opowie o noweli Zbrodnie i Kara? Może Bonifacy? Nie, mi się nie chce. Ja wiem, że ty chcesz. To ci Kaś tak wszystko wiesz. No chodź tu. Nie tam. Czy to stajesz jeden? Dobrze, zrobię to. Co za pomysł mnie zrobić? Wiem, że to czytałeś. Czemu mnie wzłobiłeś? Zabiję cię, wiem, gdzie mieszkasz. Płaczesz jak baba. No czemu nic nie mówisz? Zbieram myśli. Ech, już jestem dobrej logiki. Niech moc będzie ze mną. Główny wątek literatury opowiada nam, że każdy zły uczynek czeka nas kara. Ale co jest złym uczynkiem? Możemy różnie to interpretować. Na przykład, co dla innych jest złem, dla innego może być dobrym, czymś normalnym, czymś zwykłym. Dlatego uważam, że... Trzeba się nie liczyć, bawić! Nie. A co z Robą, kiedy facet się kierąc wjeżdżał z buta? Co? Jak śmiesz tak płytko to tą historię? Ale to nowela, nie historia. Ty jesteś wspanialszy lektor w tym świecie, a ludziom, którzy jej nie czytali, powinno wyrywać się ręce i nogi. Nie sądziłem, że lubisz nowelę tak bardzo. Dobrze skłoniła cię do przemyśleń, dostajesz 5. Czy mogę wyjść? Tak, oczywiście. O tak, daję czerwę, to wszystko będzie dobrze, tak sądzę. Dobra, Bonifacy, wyjmij mi wszystkie alkany na ocenę. Ej, pomożesz mi? Ja tu tylko śpię. A ty mi pomożesz? No spoko, no mogę pomóc. Dzięki. Pomożesz mi, że pomóc temu, bo nic nie mogę. Spoko, mogę. Dzięki. Dobra, wymieniaj. Ela! Co mówisz? Ela! Feton. Mhm, dalej. Propan. Tak, dalej. Bonifacy, pupa! Pupa! Mm.
Dalej. Karmel? Ciastko? Koniec? O, koniec, było idealnie, na E4 to dostaniesz. A pytać będę. Proszę nie mnie, kobiety, dzieci, tylko nie mnie. Do odpowiedzi. Kłamstwo. A na jaki temat? Pearl Harbor. Kłamstwo. Hej, chwila. W 1941 7 grudnia nad ranem wypełnia portu, przeprowadza atak znienacka na wojenną bazę. Senni Amerykanie znają się odeprzeć przez wiele godzin atak. Wszystkie eksploduje, flaki latają w powietrzu. Widoczności brak przez spontanny krwi tych, którzy zostali spewnowani. Atak jest sukcesem! Bugier wysadzony w powietrze! To jest szaleństwo! To jest Sparta! Żołnierze są już wycieńczeni! Kulą w głowę mu! Jak byłem młody, to strzelaliśmy widelcami, bo nie było wtedy karabinów. Czas na totalny abordaż. No, to po ich od prawda, masz rację. A potem biegłem, zacząłem strzelać w tych skurczybyków z minigana. Co? Przecież ty mi opisujesz przebieg misji z gry Medal of Honor. Nie, to tylko cytat jednego z żołnierzy, okej? Okay? Dobra, dostajesz te 4. Mamo, wróciłem. Nie dostałem żadnej swojej oceny. Powinno być dobrze. Czy ty widziałeś swoje oceny? Nie. Żadnej dwójki? Wyrobię! A ja wiem, że to jest hala.